Dzień dobry, witam w filmie, który miał nie powstać, a właściwie o którym zapomniałem, że miał powstać, ponieważ robiłem ostatnie porządki na komputerze i znalazłem klipy, które będą właśnie w tym filmie. Chodzi o Senana Szarego, którego jakiś czas temu wspominałem w jednym z filmów, że stałem się jego posiadaczem, a to auto budowałem kilka lat temu i w tym filmie będzie głównie onboard, właściwie będą głównie onboardy, kilka. Na koniec, w drugiej części tego filmu, z treningu, na którym byłem tym autem, ale o tym za chwilę. Korzystając z okazji, że nagrywam ten film, to chciałem powiedzieć parę słów o tym samochodzie, ponieważ to auto jest ze mną, można powiedzieć, od kilku lat, w sensie serwisuję od kilku lat. I to auto pierwotnie było Oscara, jakie kupił, wyglądało w ten sposób. Było mało zachęcającym, szarym sedanem, w mocno obitym, pomalowanym farbą dostatków. Trochę skorodowanym, ale też bez przesady, tylko jakieś powierzchowne elementy luźne, takie jak tylna klapa czy maska były skorodowane, ale ogólnie auto było w fajnym stanie blacharskim, ale pod maską już było bardzo smutno, ponieważ było M40 B18. To auto jest z 91 roku, dlatego był właśnie ten stary silnik pochodzący jeszcze ze 30, ale był totalnym zajazdem. Generalnie pomysł był taki, żeby to auto odświeżyć, i na tych kilku następnych zdjęciach pokażę Wam w totalnym telegraficznym skrócie, jak to wyglądało. Na sam początek wyleciał silnik, to 1.8 poszło na kibel i jego miejsce zastąpiło 2.0, które było wyciągnięte z Tomka Compacta. I na marginesie to 2.0 później trafiło do mojego sedana, ten słupek silnika, czyli M50B20 przerobiony na M52B20. I wspominałem o tym w poprzednich filmach, ale cofając się kilka lat do tyłu, ten silnik na początku trafił właśnie do tego sedana. Środek auta też był w bardzo średnim stanie, więc trzeba było ogarnąć wnętrze, wywalić wszystko i padła decyzja, żeby wspawać tam półklatkę, która jest zrobiona w ten sposób, żeby można było ją rozbudować do pełnej klatki, ponieważ stopy są przyspawane i przykręcone do karoserii, a cała klatka, jest cały ten rollbar jest zrobiony z rury bezszwowej. Jedyny ciężki temat blacharski, który był do zrobienia, to tylny pas, ponieważ był skorodowany bardzo mocno i praktycznie go nie było, więc cały tylny pas został przeszczepiony. No i auto zostało odświeżone z zewnątrz, ale przyznam szczerze, robiłem to latem, w dosyć dużej temperaturze, to po pierwsze, a po drugie auto było pomalowane mega grubą warstwą takiego chamskiego lakieru dostatków, więc trzeba było to wyszlifować. Lakier nie wyszedł może idealnie, ale auto zyskało drugie życie. Tutaj w 2019 roku przed tym sedanem stoi mój drugi kompakt z 2.8, który to na marginesie 2.8 trafiło później do sedana, którego aktualnie buduję. Także te części się mieszają dosyć mocno pomiędzy moimi samochodami. Oskar jeździł tym autem przez następnych kilka lat. Wiosna, lato, jesień, zima. No i padła decyzja z jego strony, że tego auto musi się pozbyć niestety, bo wymagało pewnych napraw. Nie miał na to środków, a ja doszedłem do wniosku, że w sumie mam jakiś pomysł na to auto, więc je odkupiłem. Pomysł w międzyczasie trochę się zmienił, więc to, co zrobiłem przy tym aucie, to podstawowy pakiet driftera wleciał, czyli no przede wszystkim ogarnięcie kilku rzeczy, takie jak przewody hamulcowe, ale oprócz tego adaptery do skrętu, hydrauliczny ręczny, fotel kubełkowy, taka podstawa totalna, zaspawany dyfer i to by było na tyle, jeżeli chodzi o podstawowy ten pakiet, który wleciał do samochodu. Auto ogarnięte, trochę wizualnie pomalowane zderzaki, tak żeby też je odświeżyć, bo przedni zderzak był w strasznym stanie przez dokładkę, którą miał. A tylny zderzak po prostu i nakładki progowe pomalowane przy okazji. Tak to auto się prezentowało po odświeżeniu. I w tym momencie wiedziałem już, że auto sprzedaję, ponieważ kupił je mój kolega Michał, którego pozdrawiam. I być może za jakiś czas będzie trochę więcej o tym aucie i o jego budowie. Na razie jest to treningówka 2.0, która jest dzielnym gruzem. Aktualnie jest dużo jeżdżona, z tego co wiem, przez to, że mamy fajną pogodę, to bardzo się cieszę z tego, ponieważ to auto idealnie się nadaje właśnie na zimowe wieczory długie poza miastem. Ale póki jeszcze było moje, wybraliśmy się na trening do Rusocina, do miejsca, w którym zaczynałem jeździć, organizowany przez BMW Klub Pomorza. Pojechaliśmy sobie tak po prostu zajawkowo w kilka aut pojeździć bokiem. Było całkiem fajnie, muszę przyznać, że musiałem się przestawić, jeżeli chodzi o moc, ponieważ jeździłem cały czas na jedynce i będziecie słyszeć to ciągłe, nawet nie odcięcie, tylko bardzo wysokie obroty, ponieważ często było tak, że miałem wbity gaz i wbity hamulec jednocześnie, prawa, lewa noga, ponieważ przełożenie 3,45 czy 3,38, o ile dobrze pamiętam, na ten tor i tą moc nie pozwalało wrzucać dwójki. Mimo tego, że miałem 15, 4,5 bara z tyłu, to niestety
to przełożenie jest ok, ale na troszeczkę albo szybszy tor, albo wolniejszy tor. Na ten no było ciężko, więc musiałem na początku się przestawić. Miałem trochę problemy z hamulcem ręcznym, który się wygiął, takie choroby wieku dziecięcego. Po prostu zrobiłem dźwignię trochę za słabą, ale bawiłem się świetnie. I nie przedłużając, zapraszam Was na onboardy z kilku fajnych przejazdów w parach. Właśnie twoja to lepiej śmiga.